Powiem szczerze, że no, dzisiaj jechaliśmy na Pascala, trochę nie wyszło, ale takie jest kolarstwo. Ja byłem dobrze ustawiony, próbowałem sprintować. Trochę tam się nawet zahaczyłem. Ja mógłbym ciut wyżej, tylko zwolniło mnie trochę, ale fajnie na sprincie być szóstym ze sprinterami, tak, nie jest źle. Ostatni raz jak w Polsce tak sprintowałeś, to skończyło się później wygraniem całego wyścigu. Pamiętam, w 2014 też jechałeś od samego początku do końca bez przerwy czujnie. Tutaj też czujesz się dobrze? Znaczy wiadomo, że czuję się dobrze, ale to nie jest tak w 2014, że przyjechałem po Tour de France i tak jak Michał, że po prostu masz nogę i noga kopie. Tu jest przygotowanie do Hiszpanii, do WLT Hiszpanii i to jest bardzo dobre przygotowanie, bo jest szarpane non stop tempo, ale nie mam 100% formy, żeby... Ale jeżeli nie mam 100% formy, to kto powie, że nie będę walczył. Trasę znam, jest bardzo ciężka. Dzisiaj już widać, że po piątym etapie, że już troszeczkę nogi wszyscy czują. Co będzie jutro? Będzie jutro. Trudniejszy ten czwartkowy czy piątkowy etap? Ja myślę, że jutro jest naprawdę ciężkie. To będzie tempo szarpane. Będzie bardzo dużo ataków i my mamy fajnie, mamy dwie karty, możemy grać. Widzę, że Davide Formolo naprawdę się czuje bardzo dobrze, więc fajne to jest, że możemy grać jutro na dwie karty i chodzi o to, żeby drużyna wygrała, nie chodzi o to, żeby po prostu jakieś cele indywidualne, tylko jedziemy jako drużyna, staramy się jechać jako drużyna. Pascal tutaj powiedział, że to optymalny scenariusz na jutro, on zdejmuje koszulkę, ale zakłada jak godzinny. Nie, no fajnie by było, tylko ja powiem, ciężko jest kontrolować ten wyścig. Jeżeli jutro byśmy na przykład założyli tę koszulkę, to kontrolować wyścig w samej Bukowinie naprawdę jest ciężko. Na tych grundach naprawdę trzeba mieć silną, my ciągniemy wyścig przez 5 dni. Jeżeli widać dzisiaj, żadna ekipa z nami nie ciągła, tylko cały czas ciągła Bora. A jeżeli chodzi o Maćka Bodnara, to już w nogach ma więcej przejechane niż cały peleton na Tour de Pologne. Chłopak ciągnie tak naprawdę 5 dni pod rząd i dzisiaj chłopaki też na wszystkich rundach dawali siebie wszystko. To nie jest tak, że mrugniemy okiem i fajnie się jedzie. Wszyscy robią wszystko, żeby wygrał lider. No. Rafale. Proszę.